i teściki będą, bo jest zimno. Także siema, no witam wszystkich. Dzisiaj w innej odsłonie troszeczkę, bo dzisiaj właśnie chciałem sprawdzić, przetestować, jak wygląda właśnie ta ochrona przeciwzimowa, no taka zimowa ochrona baterii, tej baterii Timeusb 12V 140 Ah. Chodzi o to, że ta bateria ma taką ochronę, że nie pozwoli się ładować no, przy temperaturze już 0 stopni, poniżej 0 stopni, ale pozwoli z siebie tą energię po prostu pobierać, że tak powiem. Także do minus 20 można ją rozładować, ale już od 0 stopni można ją ładować i dopiero go się nie można od 0 stopni jej ładować, ale jak osiągnie plus 5 stopni już pozwoli się ładować. Także byłem ciekaw po prostu jak to działa. No i jest stanowisko badawcze, czyli tak, czy się pozwoli ładować, to najlepsza jest ładowarka, żeby nic nie uszkodzić, jakiś MPPT, z drugiej strony nie jesteśmy od niczego zależni. Do rozładowania jest oczywiście przetwornica, układ 12V, farelka, żeby mi tu było trochę cieplej jak będę rozładowywał. No i podgląd, bo ta bateria też ma podgląd Bluetooth. Coś by to jakoś tak, jakoś by to tak postawić, żeby to było lepiej widać i nie spadło. O, jest elegancko. Także jest Bluetooth. I Bluetooth nam pokazuje, że temperatura baterii jest, słuchajcie, 0 stopni. Także co? Pierwszy temat. Pozwoli się naładować, czy się nie pozwoli naładować. Jak to działa? Czyli tak, wtyczka od ładowarki do kontaktu. Cyk. Co się będzie działo? Ładowarka zaczęła ładować i przestała. Czyli BMS w tej baterii zareagował i no, po prostu chyba zobaczył, że jest ładowanie. Widzi, że jest taka i taka temperatura, nie pozwolił baterii ładować. Także muszę wypiąć to z gniazdka teraz, bo jak dam na rozładowanie to... Ale zaraz spróbuję, może faktycznie co się będzie działo, ale wtedy chyba ładowarka zareaguje. Chodzi o to, jak podłączę przetwornicę, to ładowarka może zobaczyć upływ prądu i się po prostu uruchomi, ale pokombinujemy. Dobra, czyli tak, mamy farelkę, zapinam przetwornicę. Ciekawe ile sama przetwornica będzie ciągła, bo tu nam pokazuje co? Nic nam na razie nie pokazuje przetwornica. 13,3V nam pokazuje, 241 W i nic nie pobiera na razie, powiem wam. Myślałem, że coś będzie pobierało, ale nic nie pobiera. Ciekawe. No nic, bujnęło się. Może poprało na samym początku i później już się uspokoiło albo się naładowała. No dobra. Grzejemy trochę budę. Zaraz mi ręka odpadnie. O. Dobra, i co? Przetwornica nam pokazuje 1066, a bateria nam pokazuje 1087, także to takie, a nawet 1101, to zawsze będzie z baterii więcej pokazywało. No i lecimy. Teraz jestem ciekaw, co się stanie, jak podłączę ładowarkę, czy to spowoduje po prostu jej uruchomienie, czy jednak nie. No powiem wam, nigdy takiego testu nie robiłem, no to spróbuję, czego nie. Nic się nie stanie w tym momencie akurat, bo pobór jest 1000, a ładowarka daje chyba 600, z tego co pamiętam. No tak jak myślałem, jest właśnie to takie równoważenie, ale o, zobaczcie, z baterii idzie mniej, ładowarka się przyrzuciła. Teraz zróbmy tak, że wyłączę mu, albo nie, obniżę mu pobór, co się stanie? Dam na sam wentylator, o, mam sam wentylator. Czy to ją nie uszuka? O, uwaga, jest 0. Czyli przetwornica chodzi teraz tylko na samej ładowarce. Bezpośrednio. Bateria nie dopuszcza, żeby ją ładować. Dobra, ok. Zwiększymy obciążenie z powrotem na kilowata. O, i bateria dołączyła. Dalej nie pozwoli się ładować, pozwala się tylko rozładować. Czyli jak na razie fajnie to działa. Bateria działa, ale nie pozwala się ładować, ale podaje prąd. Czyli do takie to moje myślenie, co było, żeby uszkodzić regulator MPPT. Jednak nie uszkodzimy regulatora MPPT, bo prąd cały czas będzie wychodził z baterii, nie dopuści tylko do pchania. Jeszcze raz. Nie uszkodzimy regulatora MPPT, tak jak myślałem. A wyłączę tą ładowarkę, bo to teraz nie ma sensu. Ładowarki wszystkie MPPT, jak wiemy, potrzebują mieć baterię podpiętą, żeby prawidłowo pracować. Jak będzie pod same panele, to większość potrafi się uszkodzić, te lepsze jeszcze temat ogarną. Ale teraz w tym momencie widać, że prąd do minus 20 wychodzi. No chyba się takim mrozu nie doczekam, żeby tą blokadę drugą zobaczyć, ale nie pozwala ładować. Czyli fajnie by to było, bo ładowarka by ograniczała tyle, ile trzeba, prawda, z tych paneli, bo nie pozwoli ładować, ale też by jej nie uszkodziło przez to, że jednak jest, że czuje akumulator, może tak powiem. Poprawcie mnie, jak źle mówię, bo tak mi się po prostu wydaje. Dobra, i teraz co? Teraz kolejna część testu mojego, czyli lecimy rozładowanie i teraz przez to, że bateria jest rozładowywana, 98 A leci z baterii. No bo jakby nie było, to jest 12V bateria, także nie lecę na granicę BMS-a, bo ona ma 150 A dopuszczalne na wyjściu, nawet ma więcej, bo to jest 140 Ah, także no tak mniej więcej jak 50% lecę, ale test to test, prawda? Przewody się raczej tutaj grzeją się czy nie? Na razie nic nie czuję, się coś tu grzało. Przytwornica na pewno się nie zagrzeje w takim zimnie, czy się... Nie słyszę, ale dobra, stoję naprzeciw faralki, trochę cieplej. Test jest taki, że rozładowanie baterii jak leci, no to ogniwa pracują i zobaczcie, już jest plus 3 stopnie. Na baterię nic tutaj nie grzeje, ona jak stoi, tak stoi, czyli to jest praca ogniw, nie? Także jak będzie plus 5, zobaczymy po jakim czasie tak naprawdę, bo to ile ten test trwa? Test trwa tyle, co ja film kręcę, 7 minut, jest plus 3 stopnie. I jestem ciekaw, czy właśnie już te plus 5 stopni jak wskoczy, czy już pozwoli, czy musi być na przykład plus 6. Także zaraz ja tu poczekam, bo nie będziecie ze mną czekać, bo jest plus 3, a za chwilę się okaże, że do tych plus... plus 4, to za chwilę chyba wskoczy. Także tematy techniczne, link do baterii Timeusb oczywiście w opisie filmu, tam są kody rabatowe i na hasło Tomasz Żyłka tam jest jeszcze minus 5%. Także powiem wam, no teraz przy tych cenach LifePo4 i tak jeszcze powiem wam, można taniej wyrwać i no to wszystko taniej, także bardzo fajnie w tym temacie. Jest plus 4, a może spróbujemy przy plus 4 co się będzie działo, czy to będzie ładowało, czy nie będzie ładowało. Także co muszę zrobić? Podpiąć z powrotem ładowarkę, a nie, najpierw muszę wyłączyć. Mamy plus 4 stopnie, a zrobimy to wszystko z jednego ujęcia. Chmurek hałcze, bo tam koty na górze. No zobaczmy, plus 4 ładuje. O, chodzi dłużej. Czyli już przy plus 4 pozwoliło się ładować. Idzie 20 A. W instrukcji pisało, że plus 5. Ale przy zerze, przy plus 1 nie pozwoliła się ładować. Także jest, ochrona działa. Jak sami widzieliście, bez cięć, bez niczego cały czas. Także bateria się ładuje. No pewnie może ma tam jeszcze tam plus minus 1 stopień tego zabezpieczenia. Ale jak dla mnie elegancko, naprawdę. Bardzo fajne zabezpieczenie. Bałem się, że no właśnie nie ogarnie tego tematu, ale znaczy bałem się o ten regulator MPPT cały czas, że właśnie się uszkodzi, ale w tym przypadku się nie uszkodzi. Także fajnie. Czyli co? Słuchajcie, cały test jest zrobiony, zabezpieczenie działa na zimno, można ładować, rozładowywać i no tyle. Czyli co? Słuchajcie, ja lecę z tematem dalej i jeszcze na koniec dla tych, co wytrwali, zapraszam oczywiście na Enexa, już chyba w lutym. Powiem wam, ja mam sklep do takich rzeczy, także wrzucę wam tutaj jeszcze filmik na Enexa i trzymajcie się ciepło i do następnego. Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii. Enex, Kielce. Zapraszamy do strefy YouTubera 18-19 luty 2025. Bądź tam z nami.